Nie mam pojęcia, kim jesteś. Przepraszamy, że tutaj przerywamy lekcję, natomiast jesteśmy z policji, Wydział Detektywistyczny Policji Los Santos. Poprosiłbym... Z taką informacją, iż decyzją gubernatora, naczelnika Rady Miejskiej Los Santos w dniu dzisiejszym zostaje otwarty nabór do młodzieżowej Rady Miejskiej. Prosił mnie, żebym ci przekazał, żebyś zaopiekował się tym jego motorkiem. Ale jak to, jak ja nie mam nawet uprawnień? Myślę, że na te uprawnienia też coś byśmy zaradzili, wiesz. Ale to co, był kiedyś ktoś podobny do mnie, że tak pani pyta? No właśnie, był. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie. Witam i ozdrówko pytam widzowie, mam nadzieję, że dobrze. U mnie bardzo dobrze. Słuchajcie, kolejny dzień szkoły, no jakby nie patrzeć, rok szkolny trwa, wszystko trwa. Jeszcze dzisiaj prawka może zdawać nie będę, aczkolwiek nie wiem, zobaczymy jak się dzień potoczy. Widzowie, różnie to bywa w prawdziwym życiu, czasem dzieją się rzeczy totalnie nieoczywiste. Zobaczymy, co przyniesie dzień dzisiejszy. A wiem, że wy możecie przynieść szczęście haremu, zostawiając łapę w górę, bo chłopak wtedy dostaje skill pointy. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łap w górę. Moi drodzy, dzięki za tą piękną liczbę i tyle też expa wleciało na konto, ale jak widzicie, proszę państwa, trzeba wbijać dalej. Wszystkie skill pointy zostaną przydzielone, jak ja wrócę z urlopu. Obecnie jestem na urlopie z moją narzeczoną. Ojciec jest w kuchni, zaraz muszę z nim porozmawiać poważnie. Pytanie, czy jest dzisiaj zły? To się okaże. Wiem jedno, że jak subskrybujecie kanał, to was żaden materiał nie omija. PZ jest co dwa dni, więc warto zostawiać widzowie łapy w górę i subskrypcję przede wszystkim, żeby żaden materiał was nie ominął. Proszę sobie włączyć powiadomienia też, będzie bardzo miło. Nowa kolekcja szkolna już jest, ale to chyba nie ten klimacik. Ziomalski vibe rodem z Los Santos został przeniesiony na nasze nowe produkty. W sklepie możecie zgarnąć plecaki, kozackie piórniki, zeszyty, worki, a także znane i lubiane klasyki odzieżowe od TK. Ogarnij sobie, byczku, graffiti tak harego z GTA Prawdziwe Życie na swoje artykuły szkolne. Młody na pewno byłby z was dumny. A no i pamiętajcie, że kolekcja jest mocno ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Sprawdzaj nową kolekcję na teamkalu.pl. Link znajdziesz w opisie. Rozpoczynam dzisiejszy dzionek, zobaczmy co tam się wydarzy. Jasna. Co się dzieje? Ja nie zgadzają mi się płatności tutaj w tym cholerstwie z budowy. Źle materiały pozamawiali się, płatności nie zgadzają. Ojejku, a to pewnie w kwoty w milionach, ojciec, co? Ty, no, tato, w milionach. Tato. Przepraszam, nie. Nic się nie stało, młody. Musimy za to porozmawiać. O czym? Szybko tylko. A jeszcze mi powiedz, dlaczego mama tak teraz pracuje często? Tak wychodzi o 5 rano, co to za sprawa? Tam jakaś mocna sprawa jest, ostatnio się podziała, cały czas mają jakiś ruch, tam wiesz, osądzają jakieś, ostatnie, jakieś zabójstwo, też coś było. To ten, tego rapera pewnie, Peli. No, coś Peli, w tym stylu. Ten, co, no, co miał Murder on My Mind, to o niego chodzi? Chyba tak, no. Kurde, no to nie. No właśnie, mocne sprawy tam są, przesłuchania cały czas, też mnie to trochę irytuje, że jej w ogóle w domu nie ma praktycznie. No, no dobra, no, ona ma odpowiedzialną pracę. Słuchaj, tato, a propos pracy, no. Też mam nową pracę. No, pięknie, gdzie? Studio tatuażu, jestem tatuażystą. Tatuażystą? Masz kwalifikację? Jakieś? Nie mam, ale jestem szkolony. Jestem na tyle młody, że mnie wdrażają i generalnie są zadowoleni ze mnie. O, to fajnie, bo wiesz, tatuaże to niemałe pieniądze. No, no, wiesz, $100 dziennie mi chcą dawać, nie? $100? No, no to jeszcze nie będę musiał kieszonkowego nie, dawać. Nie, kieszonkowe, tato, ja zbieram na samochód, no. Prawko też dwa razy nie zdałem, ale za trzecim, jak to mówią, do trzech Jezus razy sztuka. Maria, za drugim też nie dałeś rady? Nie dałem, tato, przepraszam. Jestem jełupem. Chyba cię będę musiał podszkolić. O, to i bardzo w teorii, i w praktyce. Bardzo chętnie. I jeszcze w ogóle mam taki motorek od kolegi pożyczony. No. No dużo się dzieje, tata. No jeden dzień i się dużo dzieje. Słuchaj. No wiem, ale widzisz, jaki jest pierdzielnik tutaj z tymi rzeczami. Czasami jak mi na budowie nie ma, to jest zastępczy kierownik. No i widzisz, błędy w płatnościach, wszystko się pierdzieli. No rozumiem, tato. A pytanie, czy ty znajdziesz dla mnie godzinkę, chwilę dzisiaj około 16, żeby podpisać umowę z tą nową firmą moją, tatuażową? Jasne, nie ma sprawy, będę musiał tylko tam podjechać na budowę i będę mógł do ciebie przyjechać. Dobra, to ci wyślę SMS-em adres, to się będziemy tam widzieć, okej? Okay? Jasne, nie ma sprawy. No, to młody do szkoły leci już. No już, gorzej. Idziemy już. Właśnie wiem. Dobra. Narka. Trzymaj się, tato. Okej, widzowie. Tata nie jest zły, tata, kurde, troszeczkę luzu złapał, mam wrażenie, ostatnimi czasy, więc bardzo dobrze. A ja, proszę państwa, no jak dzień jak co dzień, no młody idzie do szkoły, zbyt wiele się nie dzieje. Zobaczymy, czy Jessie się poczuła lepiej, bo Jessie ostatnio nie było, przez to, że, moi drodzy, miała jakieś problemy żołądkowe, z tego, co pisała haremu. Zaraz zobaczymy, jak to dzisiaj w szkole. Ale zanim coś, ja mam jeszcze, moi drodzy, pół godzinki
czasu, lecę szybko po rower, chcę do Clinton skoczyć, bo tam przecież czeka na mnie gotowy motocykl, przynajmniej w teorii, zobaczymy jak w praktyce. Ficik dzisiaj dripiarski, bardzo mi się podoba, ej, jak mi się uda w ogóle, widzowie, zdobyć ten motocykl i faktycznie sobie nim śmigać, to sprzedam ten rower. Wiadomo, że dla was, oglądających sezon trzeci, to może być wartość sentymentalna, natomiast młody potrzebuje kasy. Widzowie, na naszym koncie jest obecnie $225 i cały czas nie możemy przyzbierać trochę więcej kasy. Mamy jeszcze długi u Chrisa, aczkolwiek nie wiadomo, co się z Chrisem dzieje i to jest bardzo zastanawiające. Czemu ten chłop, a w drugą stronę jest do Clinton, czemu ten chłop totalnie się nie odzywa? Co się z nim wydarzyło od momentu strzelaniny na chudzie? Ło! Prawie uderzyłem w samochód. Co mogło pójść nie tak? Możecie snuć teorię w komentarzach. Ja próbuję do niego dzwonić. Ostatnie, co mi do głowy przychodzi, to trip, proszę państwa, aż do Paleto Island, tam gdzie urzęduje Christian Kamel, i zapytanie, czy czasem nie siedzi tam, ale to już w ostateczności. No jest to mój dobry ziomal, martwi mnie to, ale moi drodzy, też nie ma 12 lat, żeby se chłop nie poradził. Oczywiście nie ubliżam wszystkim 12-latkom, bo mogą być bardziej smart niż Matty Clinton niektórzy z was. Chodzi mi tylko o to, że do Chris powinien sobie poradzić. No pytanie, proszę państwa, czy faktycznie mam rację, czy nie. Troszeczkę straszę ludzi, jadąc po chodniku z taką prędkością, ale jestem już coraz bliżej Clinton. Jedziemy, zobaczymy, czy przygotowali dla nas motocykl. Troszeczkę szybką akcję trzeba zrobić. Kurde, tylko nie przemyślałem tego, że jak ja wezmę motocykl, jak ja potem, jak ja mam rower ze sobą. Kurde. Chyba, że mają takie usługi premium. Tutaj są? Nie ma nikogo. Chyba, że mają takie usługi premium, że widzowie podrzucą mi też samochód jeden. O, tutaj chyba ktoś jest. Dobra. Jezus, oni od rana. Czy to jest mój motocykl? Ej, oni go całkowicie zmodyfikowali. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, cześć. Gdzie ten mój sprzęcik? Tutaj. No, tam stoi. Za tobą. To jest to? No. No tak. Ja, ale to chyba, żeście zmienili wszystko. No koła tak, nawet. No tak. No tak. Jak to tak? To ultropeska. Nie no, super wygląda, zupełnie inaczej, bym nie pomyślał. To dla brata, moi drodzy, bardzo dobrze, Asza, bo nie będzie wiedział. Ale nie ukrywam, że jestem w szoku i pewnie to mnóstwo będzie kosztować. Rozmawialiśmy o zniżce, prawda? No. Tak by cię wyniosło na pewno tam koło 250, a cię wynosi stówkę. Stówkę? No, no to dobra kwota jest, stówka. No to chętnie, to znaczy tak czy siak zapłacenie, to, no ale z chęcią nawet bym powiedział. No, to widzisz, to tobie się poszczęściło, nam umiliło czas. Wczorajszy przynajmniej. Okej, okay, to bardzo miło z waszej strony. Pytanie mam jeszcze jedno, bo nie przemyślałem tego zaraz do szkoły. Muszę jechać motorem, bo nie zdążę inaczej, ale nie wiem, co z tym moim rowerem. Kurde. Gdzie go chcesz mieć? Wie pan co, chciałem go sprzedać w szkole dzisiaj. Ja wiem, dobra, że to o czym pan ja mówię, pomoże. To są takie pierdoły normalnie szkolne, ale serio to jest dla mnie ważne, bo może mi uratować życie. Dobra, tak. To tak, ty wsiadasz jak na motor, ja że to był tym rowerkiem. Kurde, ale muszę wam wystawić jakąś opinię na Live Invaderze porządną, bo jesteście super. I też. To co, pani Ewo, możemy się rozliczyć tam przy kasie? Jasne, zapraszam. No dobra, widzowie, ej, bez kitu, zarąbiście. Mam motocykl brand new prawie. Ciekawe co na to aż, czyli mam nadzieję, że się nie wkurzy, jak się dowie. Stóweczka będzie, tak? Tak. Dobra, widzowie, stóweczkę daję w takim razie. Nie daję napiwków, nie stać mnie, widzowie, na napiwki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jak coś, to pamiętaj, zawsze wszystko ci odpisujemy, jak będzie coś trzeba. Dobrze, oczywiście. Jakbyście mieli, jak już zdam prawko, bo niestety dwa razy już nie zdałem, to... Zdarza się. To przyjdę się, dowiem, czy nie macie jakiegoś gruza na sprzedaż, co? Dobra. Okej. Okay. No jasne, możemy coś ogarnąć. Super, dziękuję wam bardzo. Miłego dzionka życzę, do widzenia. Miłego. Yo, widzowie, ja pierdylam, ale sprzęciur. Dobra, odpalamy na kopa. Kask normalnie biały. Kaski to mi się pewnie będą co chwilę zmieniać, więc musicie przymknąć na to oko, ale to już tak nie da się tego zmienić za bardzo. Ej, to leci, konkretnie. Nie ma rejestracji, nie zapytałem w sumie, co z rejestracją. Powiem szczerze, idzie troszeczkę bezpieczniej niż nawet tamten. Ziomal jedzie za mną, ty. Powiem tak, do teraz, kurde, to jest normalnie nowy level, jeździć sobie do szkoły, widzowie, w ten sposób. Oczywiście mam fejkową kartę rowerową i pewnie w komentarzach jest burza. Nie widzę niestety tych komentarzy, ponieważ... O, żółte światło. Ponieważ jestem na wyjeździe, ale, moi drodzy, póki działa, jest okej. Okay. Na razie nas policja jeszcze nie zdążyła zatrzymać. Dzisiaj w szkole, widzowie, trening. Trening przed meczem, który, zobaczcie, już w kolejnym odcinku ma mecz. Pierwszy mecz Ligi Uniwersyteckiej. Co to będzie? Ja pierdylam, to będzie naprawdę największe wydarzenie dotychczas w serii GTA PZ, sezon czwarty. No bo, no jakby nie patrzeć, Harry zagra, moi drodzy, official match. O, przyjechał Antoś też na rowerze. W sensie, ja mu mówię na pan, bo nie znam go za bardzo. Cześć, Rudy. O, cześć. Słuchaj, wyglądasz znowu dzisiaj jak NPC, ale to nie jest ważne. Słuchaj, rower mam na sprzedaż, nie chcesz kupić? O, ho, dziękuję, ja panie się stawiam, dziękuję panu, bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra, widzowie, to jest mój rowerek. Taki rower ma na sprzedaż, chłopie. Powiem ci,
ci, że mu się rozlatuje, także... No to pomyśl sobie, Rudy. O cenie pogadamy, jak już wrócę z treningu. Dobra, dobra. Możesz przekazać każdego, kogo spotkasz, że mam rower na sprzedaż. Nie, no co ty, przecież to już dla mnie zarezerwowany. Siemano, wariacie, słuchaj. Siema. Żółty rower mam na sprzedaż tam. Będę po zajęciach go licytował, jakbyś chciał. Dobra, dzięki, no. Dzień dobry, panie woźny. O, dzień dobry. Nie chce pan rowera kupić? A w zasadzie bym się przydał. Pierwszy żółty tam z kraja, proszę pana, po zajęciach będę go licytował. O, dobra, wpadnę, dzięki. No, ale to taką uczciwą cenę będę potrzebował. Ja, jasne się kłócił. Czteropak styknie? Nie, to pieniądze. A, tylko pieniądze, no dobra, zastanowię się. Dobrze, przepraszam. Tak, słucham. Można ściągnąć słuchawkę? Rower mam na sprzedaż, proszę pana. To dla syna. No, dla syna by było jak znalazł. Taki żółciutki tam pierwszy stoi, ale dopiero po zajęciach będę, wie pan, licytował, więc... Dobra, to ja tam tak tylko się. Mówię. Ha, tak się robi, proszę pana, marketing, rozumie pan? Tak, kumam. Chyba nie kuma pan. No nie, ja jestem sprzątaczem tylko, nie? Widział pan Jessie, taką ciemnowłosą dziewczynę? Nie widziałem, ale jakieś kilka dziewczyn się tu kręciło, takie niczego sobie. O Jezu, tego mi pan nie musi mówić, dobra, znajdę ją. Miłego. Jest on, jest widzowie, ten woźny. Okej, czy pytanie, czy... O, dobra, o wilku mowa. Dzień dobry. No, kurczę, co tam się wczoraj działo? Słyszałem, że jakieś zatrucie pokarmowe. Co tu mam mówić? No, po prostu źle się czułam. Okej, ale już jest lepiej? No, nic mi nie jest. To była jednodniówka to była. No to dobrze, słuchaj, pytanko mam. Co tam dzisiaj po szkole robisz? Nie mam nic zaplanowanego. To już masz. Ja mam fajny plan. Coś ci pokażę zarąbistego, okej? No to słuchaj, ja mam tak, dzisiaj dobrze jest być koszykarzem, bo jutro gramy mecz i mamy dzisiaj treningi takie dosyć intensywne, więc ja na lekcje nie wpadam. No ale po lekcjach, kurczę, mam free, ale ty, słuchaj, mam nową robotę. Jaką masz robotę? Chodź, to ci powiem. I tak muszę szybko lecieć na trening. No słuchaj, zatrudniłem się w pewnej firmie. Dam ci tylko taką podpowiedź, robię coś, co zostaje na całe życie komuś. Co? No. Nie wiem. Co no, mam z tego, że całe życie? No, jak myślisz? Wyrywam zęby, jestem dentystą. Nie, no żartuję. No pomyśl. Czekaj, całe życie... Nie wiem, nic mi do głowy nie przychodzi. Nie wiem, nasz tatuaży? Oj, bingo! Serio? No, przyjęli mnie do studia tatuażu. I generalnie sobie działam teraz tak na wierzch. Jeszcze testują mnie, ale raczej zostanę tam na dłużej. Jak się dostaje do tatuażu? No widzisz, właśnie te zdolności manualne. To nieźle. No, nie tylko... Mam ci gratulować? No, fajnie by było, jakbyś mi pogratulował. To ci gratuluję. Dziękuję. Fajnie, jakbyśmy się spotkali właśnie po pracy. Co ty na to? Okej. Dzieno, za te brawa. Dobra, więc ja skończę sobie robotę, skończę trening i się potem zobaczymy, co? No dobra. Ty, dzwonek, zmykaj na lekcję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, widzowie. Trening, czas zacząć. Później się zobaczymy, żebyście nie płakali, że się nie utrzymuje kontaktu, jak widzicie, wszystko gra. Ale proszę państwa, ten jutrzejszy mecz to będzie banger. Trzeba to dzisiaj zrobić dobrze na treningu. Moi drodzy państwo, dzisiaj trening, nie byle jaki trening, bo jestem, z tego co wiem, oddelegowany. W sensie, moi drodzy, będę z całą moją drużyną, z którą jutro będę grał mecz, trenował. Nie wiedziałem nawet, że tyle osób, ale jest jeszcze długa przerwa, więc chyba sobie ludzie po prostu przyszli i podbili zobaczyć, jak sobie trenujemy. Generalnie poznam już, moi drodzy, kapitana, który rządzi tym wszystkim i nie będzie to nasz coach. Nie wiem, czy ja mam w ogóle wejść, czy nie. Ja sobie stanę tu z boku, zobaczymy. Może zaraz coś do mnie podbije, ale są kozaki tutaj, ja pierniczę. Obym coś jutro zagrał, nie? Mam nadzieję, że w ogóle będzie taka możliwość. Ten 77, jaki on kurde drybla z wielki. Dobra, zobaczymy. Siema, ty jesteś Harry? Siemanko, tak? A... Coach mi o tobie mówił. Miło poznać, a jak się nazywasz ty? Miło. Ja jestem Jacques, kapitan drużyny. Jacques, okej, czyli to, no właśnie coach też mi o tobie wspominał. Kurde, stary, ale wyglądasz na... Dużo bardziej doświadczonego gracza ode mnie. Przynajmniej wzrost masz odpowiedni, nie to co ja. No, gram tutaj centrem, więc wzrost musi być, nie? No tak, umam. Czyli co, ty jutro prowadzisz drużynę do zwycięstwa, tak? Z kim gramy w ogóle? Tak jest, gramy z drużyną z Las Venturas, akademicką. O kurde, widzowie, ale będzie. Okej, brzmi ciekawie. Czyli liga uniwersytecka się zaczyna generalnie, tak? Tak jest, wszystko się zaczyna, zaczyna się w twój czas.
bo coach powiedział mi, że grasz od pierwszej minuty. Co? Mhm. Naprawdę? Tak jest. Jo, ale to chyba dla testu, co? Bo generalnie jak mi nie pyknie pewnie, to mnie odstawi na ławę. Coś tak czuję. Możliwe, że tak, ale no zobaczymy, jak ci pójdzie, nie? No dobra. Oprócz tego poznaj tu chłopaków, nie? Siemano wszystkim. Siema. A tego jednego ziomala znam, w sensie to Jacob, to ty? No to ja, siema Harry. Siema, ty też jutro grasz? Na proste. Kurde, no dobra, reszty nie miałem okazji poznać, siemanko, piętnacha. Siemanko, jestem Johnson. Siema Johnson. Siema, jestem Banjo, miał cię poznać. Banjo? Banjo, no. Takie masz imię, czy to ksywa, stary? Z Ugandy jestem, wiesz? Yo, nieźle, egzotycznie. Fajnie, no. To Jack. Jack, mogę ci tak mówić, czy to jest Jack West? Możesz mówić Jack. Okej, okay, Jack, słuchaj, ty masz info, jakim składem jutro rozpoczynamy? Takim jak tutaj? Takim jak tutaj. Yo. A ty w ogóle wiesz, gdzie będziesz grał, jaka pozycja? Czy mam ci coś wytłumaczyć? Słuchaj, no jakbyś mi mógł coś, wiesz, więcej powiedzieć, to chętnie, bo tak, no gram w kosza od niedawna tak naprawdę, więc to trochę nawet wstyd się przyznać, ale początkujący jestem. Jasne, mimo, będziesz grał... Mimo to, wiesz, mimo to coach coś tam we mnie zobaczył, więc dlatego też tu jestem. Jasne, będziesz grał na pozycji rozgrywającego. Okej. Okay. Topowym rozgrywającym aktualnie w lidze jest Stephen Curry. Pewnie kojarzysz. Haha, stary, fanem trudno jestem. Go nie kojarzysz. No trudno ta. Go nie kojarzysz. Główna to twoja rola to jest rozgrywanie piłki. O, widzę. Mhm. Strzelanie poza pola, bo w polu, sam widzisz, jesteś niski. W polu myślę, że sobie nie poradzisz. Ale zawsze spróbować można, nie? Tak, jasne. Bardziej skup się na rozgrywaniu piłki, okej? No rozumiem, no dobra, ale też jak nadarzy się okazja, to pyk, nie? Oczywiście, że tak. No dobra, dobra, no nadarzy to sens. Się okazja, czyli wiesz, nikogo dookoła ciebie nie ma. Wal no. Tego kosza. Jasne, a ty na jakiej pozycji grasz? Ja Zabieg. Jestem centrem. Center, patrz jaki gigant, to jest ten 7-7 widzowie, nie? To jest największy tutaj gościu. No dobra, jaka jest twoja rola głównie? Moja rola to jest wrzucanie do kosza właśnie spod niego, nie? Okay. I blokowanie strzałów drużyny przeciwnej spod kosza, nie? Widzowie, to jest gość od brudnej roboty w tym zespole, no nie dziwię się, że kapitan, największy zresztą. Ej, podoba mi się to, coś możecie się dowiedzieć przy okazji. Dobra, a reszta chłopaków, jak wygląda ich pozycja? No tutaj niech chłopacy sami się ten... Banjo, ty? Ja gram na small forward, moim celem jest, wiesz, bicie pod kosz, jakiś sad, coś tego typu, nie? Okej, okay, dobra, czyli jesteś taki showman trochę. Tak. Dobra, Jacob? Ja na środku. Co to znaczy? Tak tam jestem lekko zielony. Power forward, no dobra. Power forward, no. Jesteś power forward w takim razie. Słyszysz, Jacob? Żebyś się nie pomylił, jesteś power forward. Dobra, już zapamiętam. Zobacz, Jacob też się ogarnia tak jak ja. Ale słuchajcie, no ogarnęliśmy chłopaków, jak słyszycie, którzy znają się na rzeczy. I Harry będzie dzięki nim jeszcze lepszym sportowcem. Tak mi się wydaje, że będziemy, moi drodzy, progresować. Więc tutaj króciutki trening z chłopakami. Dowiem się czegoś nowego i na pewno przekażę wam to w kolejnych odcinkach. A już jutro, widzowie, wielki mer z uczelnią z Las Venturas. Dobra, tu jeszcze jakaś wpadnie i... To co, czekamy na coacha i będzie trening, tak? Tak jest. Chyba się trochę spóźnia, bo... A. No, już 5 minut minęło, nie? Coachowe 5 minut to jest tak zwane. Tak jest. Dobra, widzowie, musi wpaść coś fajnego, kurde. Muszę trochę poćwiczyć, no jutro, kurde, wielki dzień. Jestem serio niski, najniższy w zespole. Ale może wykorzystam to i to będzie mój atut. O, siedzi teraz. Ta jest. Widzowie, ja tu trenuję, jak się trening skończy, będę musiał sprzedać rower i potem lecimy do pracy tatuażysty. No i proszę państwa, takie zajęcia to można w szkole mieć cały dzień, proszę państwa, na hali i teraz, kurde, pytanie, czy ja dzisiaj w ogóle opchnę ten rower, motocykl, znaczy rower. No i co, zastanowił się pan nad tym rowerem? No ja jestem chętny. No to zapraszam, bo tam będę licytował. Dobra, zobaczymy co reszta. Siemanko. No, tak z tym rowerem? No z rowerem, no właśnie, słuchajcie, no jest opcja. Kto no, ile no, daje? To jest rower, nie wiem, on ma z 10 lat chyba, ale generalnie jeździ bardzo dobrze. 30 dolarów? 100 da, słówkę, Rudy? Ja. No. 115 da syna. 120. 125. No dobra, dobra, dalej. 150. Yo! Ile siada? 180. Co jest? 200. Co? Co tu się dzieje? Licytacja rowera. Kurde. 200. 205. Yo, dozy. Ostatnia cena. 210 i koniec. Ja odpadam. Ja pasuję. Pan woźny? Jak pan ma na imię? Bo to pan nowy jest. Ja tak, nowy jestem. Niedawno tutaj na te trawniki miałem kosić. No to chyba pan żeś dniówkę całą skasował tym zakupem. Trochę skasowane, ale dla syna warto. Policzę się z tobą. Ile syn ma lat? 10 w tym roku będzie mieć. A, no to taki idealny rowerek, idealny. No. Ale to wie pan co, no mogę panu od razu dać go, no tylko, że potrzebuję od razu 210 dolarów. Dobrze, już daję, sekundę. Muszę wyjąć. Co wie, 210, licytacja z woźnymi, nieźle.
No dobra, ale kurde, nie spodziewałem się. Rudy chciał kupić, ale spasował, chyba tam pieniędzy mu brakło, no. 210 to i tak, widzowie, ja 100 dałem za metamorfozę tego, naszego motorka, ale to, moi drodzy, no, nie ma co porównywać jedno z drugim. Tutaj była zniżka dosyć duża, więc wreszcie Legendary Rover leci do woźnego. Czy Franklin Clinton spodziewał się, że jego rower zostanie oddany woźnemu za 10 lat? No raczej nie. O, widzę? 210, widzowie, muszę to zgarnąć. Chłop mi położył przed nosem, dobra, biorę. $335 na mojej kocie, Ezza. No to dziękuję, niech się jeździ sztuka. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Panie woźny. Tak. Ale to ten drugi, panie woźny. No, cześć, Harry. Cześć, Nara. Jak się panu podoba mój sprzęt? A no, no fajny bardzo, niczego sobie. Nie pożałowałbym. Znaczy mój, to kolegi, ale no pożyczony. Fajny? Fajny, elegancki. O kurde, dobra, będę musiał to sprzątać. Do widzenia. Miłego. Dobra, widzowie, lecimy. Lecimy i teraz nie musimy się nikogo prosić, bo możemy się sami poruszać. O ile to jest legitne wszystko, mam nadzieję, że nie będę miał przypału z tego powodu. Przy okazji poćwiczy sobie Harry troszeczkę jazdy, moi drodzy, na mieście, żeby łatwiej zdać egzamin. Ty, gość na czerwonym przejechał ewidentnie teraz. Jedziemy, moi drodzy, do roboty tatuażysty, a potem oczywiście spotkanie z Jesse. Co ten dzień jeszcze dziś przyniesie? Tego nie wie nikt, widzowie. Uwielbiam grać GTA prawdziwe życie, bo tu zawsze coś innego się dzieje. Nigdy nie ma nudy, nigdy nie jest tak samo. Zobaczymy, co dziś, co tym razem. Turystyczna dzielnica, proszę państwa. Dużo turystów, jak zawsze, ale to dobry znak. Dobra, czy ja mogę zrobić taki bardzo brzydki manewr? Może mogę, dobra, udało się chyba. I nie wiem, gdzie mogę sobie zostawić motocykl, żeby nie było przypału. Tutaj to ja mogę jakiś mandat dostać, są parkometry. Dobra, zapłacę, wiecie, żeby nikt mnie tutaj nie posądził, to zapłacę, żeby policja się nie przyczepiła. Dobra, ile? $15, ja pierniczę, za 3 godziny. No dobra, myślę, że z 3 godziny będę. $15 w takim razie, poszło. Lecimy do roboty, zobaczymy, co tu się wydarzy dzisiaj. Dzień dobry. Witam. Harry, tak? Tak, pan Mason to nie ma pana Masona? Jest dzisiaj w innym oddziale. Okej. Okay, ja to... na imię mam Chris. Chris, haha, znam jednego Chrisa. Fajnie, czyli z panem dzisiaj pracuję, tak? Bo wy się zamieniacie jakoś, jak to działa? Mamy 6 oddziałów. A, no mówił coś, dzisiaj, mówił coś. Dzisiaj przypadł mi ten, a on pojechał do innego. Dobra, to ja mam jeszcze pytanie, bo tak, mój tata jest tutaj, ma przyjechać w sprawie umowy i czy ona już jest... Dzisiaj nie da rady podpisać umowy. Aha, dlaczego? Niestety nie wyrobiliśmy się terminarzowo i nie wydrukowaliśmy, nie przygotowaliśmy do końca. Dzisiaj to... jeszcze... Ale to nie tak, że mnie zwolnicie, w sensie, że mi nie chcecie podpisać tej umowy, tylko... Nie, spokojnie. To mnie wszystko się okaże po dzisiaj. Aha, czyli dalej test, tak? Tak, zgadza się. Dobra, to mam się przebrać w ciuszki? Przebieraj się i zanim dokumentom klienci umówieni. Dobra, okej, widzowie, no to lecimy. Mam nadzieję, że mnie tutaj widzowie, on nie chcą mnie oskamować, więc... dobra, to ja sobie przygotuję sprzęty, zdezynfekuję wszystko. Jasne, ze względu na to, że nie masz jeszcze umowy, zależy, jak ci dzisiaj wszystko pójdzie, tyle dostaniesz kasy za dniówkę. Ale Mason mówił, że stówka, to jest ostatnia stówka. A Mason mówił co innego, okay. A ja mówię co innego, teraz ja tu jestem. Okej, okay. Oczywiście, szefie. Kurde, ten jest bardziej ostrzejszy. Mason jest taki bardziej chillowy. Przygotuję sobie, widzowie, wszystko, zdezynfekuję sprzęty. Malutki salonik mamy. No ale, moi drodzy, damy radę. Fajna robota, potem się z dziewczyną zobaczymy. Chłop normalnie wziął się za życie. Podoba mi się, co Harry ogarnia teraz, nie? Dobra, dezynfekcja, to jest ważna rzecz. Safety first, widzowie. Tutaj to są ważne rzeczy, więc trzeba to dobrze dezynfekować, dbać o wszystko. Mówił, że klienci są jacyś umówieni, zaraz zobaczymy. Wytrzemy te fotele, bo jak zaczynamy dniówkę, to znaczy... Ja mówiony byłem. O nie, czy to jest ten sprzedawca z Digital Deno? Tam jest tatuador. Okej. Dzień dobry, zapraszam na krzesło. Witam. Ja znam go, widzowie, ale nie mogę... Witam. Proszę? Witam. Dzień dobry, co będziemy dzielić? Jakiś tatuaż. Tutaj mam zdjęcie na telefonie. No i co na tym zdjęciu jest? Czaszka. Czaszka, no dobrze, ale czaszka to w jakim miejscu pana interesuje? No, na klacie chyba. Na klacie? Dobrze. No. To już coś panu zaproponuję, proszę się w takim razie... Co się pan napije, kawę, herbaty? Nie. Bo kawkę mamy gotową, więc gdyby pan potrzebował, to jestem w stanie zaproponować, zanim ja wszystko przygotuję. Nie? To proszę poczekać chwilkę na projekt, dobrze? Dobra, widzowie, to jest ten gość. Nie mogę tutaj gadać, że go nie lubię, bo jestem w robocie, muszę się zachować profesjonalnie. Czaszka, jeździec. O, taką czaszkę może mu zaproponuję. Pan lubi motocykle? Nie, rozumiem, bo mam w głowie taką czaszkę w takim, kurczę, stroju fajnym motocyklowym. W sensie, jakby z hełmem na głowie. Co pan o tym sądzi? Tutaj pokazuje. No, nie wiem. Nie, średnio? A jest coś innego? Dobrze, oczywiście, już pokażę. Ja pierdzielę, to jest bardzo wymagający klient, widzowie. Czekajcie, już tu muszę coś znaleźć. Fudge you. A taka spartańska czaszka? Zobaczę,
To jest ładne. Ładne? To co, klatę będziemy dziarać? Chyba tak. No dobra. No to jak się panu podoba, to bardzo dobrze. Henna czy zwykły tatuaż? Henna jest $860, zwykły $360. A henna to co to jest? No nic, że panu się zmyje po 2-3 tygodniach. Aha, no to nie. Czyli spartańską czaszkę zrobimy, tak? Tak. Dobrze, proszę pana, w takim razie proszę tutaj się rozebrać. Ja sobie przygotuję sprzęty. Dobra, widzowie, chłop już tutaj zostanie mu naszkicowany. Ja panu naszkicuję, musi pan niestety tutaj chwilkę postać. Dobra, proszę się w lusterku, trzymam lusterko, przejrzeć, czy odpowiada panu wielkość generalnie wszystko? Tak, jest piękny. Dobra, to możemy dziarać, tak? To ja już przygotowuję sprzęty. Zapraszam w takim razie na fotel. Okej, widzowie, no to co, rozpoczynamy. Profesjonalnie się Harry zachowuje, podoba mi się. Okej, tylko jak tu teraz, widzowie... Jak boli? Ty tu wbijasz, człowieku? Przepraszam. Ostrożnie. Przepraszam. O kurde, za mocno chyba. Mogę kontynuować? Tak. Dobra, jadę. Teraz, widzowie... Bardzo subtelny muszę być. Okej, i po krzyku. Podoba się? Tak, piękne. Dobrze, zabezpieczymy jeszcze oczywiście. Proszę jeszcze tutaj, już się pan ubrał. No dobrze, to jeszcze raz proszę się rozebrać. Zabezpieczymy to jeszcze tutaj sztuczną skórą i maścią. Proszę smarować codziennie, dobrze? Przez 4 dni. Ja się znam, ja już pierwszego tatuażu nie mam. Dobrze, właśnie widzę. Bardzo ładnie to wygląda u pana, dobrze. No to co, będzie $360 tutaj do szefa. To komu to dać? Tu? Szefowi tak. On do mnie. Dobra, widzowie. Dobra robota, młody. Dziękuję bardzo. O, pochwalił mnie. Tylko uważaj z tą siłą na początku. Wiem. Wyćwiczysz to jeszcze. Przepraszam. Da. Dobra, dezynfekcja, widzowie. Poszło całkiem nieźle, powiem szczerze. Myślałem, że będzie gorzej. Młody. Tak? Masz tu dycha. O, bardzo panu dziękuję. Dycha, pierwszy napiwek. Tak jest, widzowie. To jest to, na co czekaliśmy. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia. Do widzenia. Okej. Chyba mojego ojca widziałem. Tak. Cześć, tato. Cześć, młody. Ja przyszedłem tą umowę dla syna podpisać. No, to tak jak mówiłem synowi dzisiaj, umowa nie jest dostępna jeszcze. Tak, nie ma. No i jutro będzie, tato, no nie wyrobili się. Ale nie pracuję chyba za darmo dzisiaj, co nie? Nie. Nie, spokojnie. Ale ojciec mnie broni, jak mu pójdzie do końca. No, a jak mu na razie idzie? Dobrze chyba. Na razie dobrze. No, to dobrze, młody. Robota stabilna, praca stabilna. Jaka pana godność? Chris, a ja James. Miło poznać. Miło poznać również. Dobrze, jak tato. Może pan też sobie dziarkę walnie. Nie chcesz, tata? Ja jakieś żary? Chyba na tatuaże już za stary jestem, niestety. Nikt nigdy fajnie. Za stary nie jest. A, to może cię zastanowię, jak mi syn zrobi. No może ci coś tam machnę, tylko wiesz, jeszcze muszę się poduczyć trochę, żeby cię nie bolało. Tam, tyle bólu już przetrwałem, że taka igiełka to mi nic nie zrobi. No ta, w końcu jesteś z mamą naszą, więc tyle bólu... Młody. Nie powiem mamie, ale ty, tak nie gadaj przy jej. Dobra, żartowałem. Siadaj sobie, tata, nie przeszkadzaj mi. Nie, młody, ja tylko przyszedłem tą umowę podpisać. W ogóle nie, dumny jestem z ciebie, młody. Stabilna robota, w szkole się uczysz. Dziękuję, czekaj, tato. Dzień dobry. Witamy. Ja byłem umówiony na dziarkę. Dobrze, w takim razie słucham pana. Jestem Harry, będę twoim tatuatorem dzisiaj. Witam. Ja generalnie miałem taką wizję, proszę pana, jakże jestem wielkim fanem Metaliki, chciałem taką czachę, jakby, wie pan. Nie wiem, czy pan wie, o czym chodzi. To jest teraz bardzo takie modne, prawda? Właśnie bardzo dużo osób tą czaszkę dziara. Tak? A nie chce pan być totalnie jakby niekonwencjonalny i pójść w coś innego? Ja widzę, że pan jeszcze nie ma dziarek na rękach. Ja mógłbym coś fajnego zaproponować, jeśli oczywiście pan by miał... Okej, okay. No dobra. No, jeżeli mogę zaufać, Metaliki. Tak? Tak, to ja oczywiście pokażę cały wzór, nie? Jak pan klepnie. Okej, dobra. No to możemy tak zrobić. Dobrze, to proszę, kawę, herbaty, coś potrzeba? Nie, dziękuję. To proszę sobie chwilę usiąść, ja coś przygotuję dla pana. Dobra. Czy chciałby pan na cały rękaw coś, czy bardziej, proszę nie, pana... Nie, na pierwszy tatuaż może coś lżejszego, wie pan. Dobrze, to już zaproponuję coś w motywie Metaliki. No na pewno, kurczę, no pan coś mówił o motywie czaszki, tak? Proszę zerknąć tutaj. O kurde, taki tylko motocyklowy trochę. Troszkę tak, tylko będzie to trochę boleć, nie ukrywam. Bo to jest dwukolorowy? Dwukolorowe, zgadza się. Mogę jeszcze coś ewentualnie zaproponować, już panu pokażę. Na przykład coś takiego, tylko że to też już jest kawał tatuażu, prawda? Jeszcze mogę pokazać na przykład taki, tylko że to taki świąteczny trochę motyw. Nie, no tamten mi się podobał, ten dwukolorowy. Ewentualnie ten się nazywa Trupi Strzał, proszę pana. Trupi Strzał, też fajny bardzo, faktycznie. No to który? Aha, to ten może dwukolorowy, ten. Tak? Na pewno? Nie, to może ten jednak, ten Trupi Strzał. No wygląda bardzo fajnie, szczerze sam bym sobie taki zrobił, jakby tata mi pozwolił. Może kiedyś, pomyślimy. Dobrze, no to w takim razie poproszę pana, żeby się tutaj pan rozebrał w szatni. Dobra, i przyszedł. Idę. Dobrze, czy jest pan gotowy? No tak. Dobrze, zapraszam w takim razie na fotel. Dobrze, okej, to teraz tak, ja
za chwilkę rozpocznę. Widzę, że pan to jest pana pierwsza dziarka? No tak. O kurczę, dobrze, to w takim razie, gdyby bolało, jeszcze raz spróbujemy. Proszę siadać, proszę się nie stresować. Już. Gdyby bolało, to proszę mi po prostu dawać znać, dobrze? Dobra. Okej, okay, to ja w takim razie odpalam narzędzie. Tak jak mówię, gdyby coś, to niech pan mówi i pierwsze ukłucie będzie za 3, 2, 1 i zaczynamy. Ała. Boli? No trochę szczypie, wie pan. No dobrze, przestałem. Jak pan będzie gotowy, to wrócę. No dobra, no niech pan leci. Dobra, lecę dalej. O kurczę, no taki ból jest nieprzyjemny trochę. Troszeczkę nieprzyjemny. No tak. W porządku, kontynuować mogę? Tak, kontynuuję pan. Dobra, pani jadę już do końca, jadę. No i po krzyku, proszę pana. O, super. Dobrze, no i jak się podobało? O kurczę. Dobrze wygląda. No, powiem, że podoba mi się naprawdę. Mnie również się podoba. Bardzo fajnie. Co to tam myślisz, fajnie, nie? No, pełna profeska, młody, perfekcyjnie to robisz. Dobra, ja już nie będę przeszkadzał w robocie, lecę. Dobra, trzymaj się, tata, dzięki. A i fajnie, że przyszedł widzowie zobaczyć. Bardzo mi się podoba. Bardzo super. Doceniam, dziękuję. 360 według naszego katalogu, proszę pana, więc proszę. Tu do szefa, tak? Rozumiem? Do szefa, tak jest. Dobra. Dobra, widzowie. No i kolejny klient z głowy. Piękna robota, dziękuję. Podoba mi się. Bardzo proszę fajna, bardzo. Przyjemna robota. Fajnych ludzi można poznać. Dziękuję panu, bardzo miłego dnia życzę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia panu. Ten mi napiwka nie dał, jak widzicie. Każdy różnie reaguje, różni ludzie przychodzą. Spoko, mega spoko. No i co, panie szefie, w porządku jest, czy nie? Jeszcze tą pewniejszą rękę musisz wyćwiczyć. Ta, ale no jest dobrze. Nie, no kurde, stresuję się, bo tych klientów dużo. O, ktoś idzie znowu. Stanę tutaj. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Ja dwie dziarki przyszedłem, takie dosyć zarąbiste. Pierwsze oczywiście, także jak się spiszesz, coś ci rzucę. Dlatego. O, dzień dobry, jestem Harry i będę panem tatuatorem. Słuchaj, chciałem dwie dziary, nie? Tak. Planowałem rzucić coś na klatę, jakaś czacha może skrzydła, coś w tym stylu. I coś na prawą dłoń, nie wiem, jakiś krzyż, przed ramię, coś w tym stylu, nie? Dobra, już patrzymy. Prawa dłoń, najpierw zaczniemy. Od dłoni, tak? Dłoń czy ręka? Aha, tak, prawa bądź lewa dłoń, nie? Ale prawa by lepiej wyszła, mi się wydaje. Proszę pana, tutaj mam na ręce taki demoniczno-anielski, prawda? No, fajnie to wygląda. W porządku? Dobra, brałbym to, no. Dobra, i jeszcze pan mówił o klatce. Sam środek klaty najlepiej. Dobrze, już coś patrzymy. Dobra, widzę, co bym mu tu zaproponować. Szukam tutaj dla pana właśnie w naszym katalogu, proszę pana, tatuaża. O, stój, model, stój, pokaż mu wcześniej ten katalog. O, ten Rich, no, siedzi, ja tu jestem, wiesz, diamenty na szyi, na palcach, dobra, to będzie to robimy. Czyli jednak... czaszką, lecimy to. Rich? Czyli pan Rich, chce sobie podpisać, że jest pan Rich, tak? Aha. No dobra, to proszę w takim razie, no, ściągnąć sobie ciuchy, będziemy zaczynać, ja przygotuję sprzęty. Jaki w ogóle ziomal widzowy? Rich! Ale to jest najgłupszy tatuaż, jaki można wybrać, nie? Dobra, szybciutko przygotujemy. Już go tatuujemy. Zaczniemy, proszę pana, od przedramienia. Także zapraszam, jak pan będzie gotowy. Okej, lecisz, młody. Dobrze, zaczynam. Dawaj. Dobrze. Mówili, że będzie bolało, to tylko wilgocie. No, niektórzy różnie reagują. Pan jest bardzo dzielny. Dobra, będziemy to mieli. I teraz jeszcze w takim razie klatka. Tutaj będzie troszkę większy ból odczuwalny. Zobaczymy. Już tyle ból zniosłem, że no, spokojnie. Dobrze, i lecimy w takim razie z napisem Rich. On jest krótki, stosunkowo. No, tutaj trochę czuję, no. Ale dajesz, lecisz. Dobra. To będzie to, No, pan mi się tu nie rusza na fotelu. Widzowie, coś mi się... Długo to idzie, długo. Dobrze, no i proszę pana. Aha, no i dzięki mu. Dobra, siedzę jak nigdy ty. Tak, dobra, weź mi to, się? Odkaż się coś, nie? Proszę, odkazić? Tak, już daję tą sztuczną skórę. Dwie piękne dziarki, to są pierwsze pana dziarki? No. Wow, bardzo fajne. Fajnie to wygląda, pamięci, że elegancko, że zrobił. Cieszymy się, że jest pan naszym klientem. Dobra, już odkażona jedna druga, proszę pana. W takim razie... Dobra, ile to będzie się funkcił? Według mojego cennika 1700. Set, bardzo dużo wyszło i jeszcze krem może dorzucimy, szefie, czy chcesz już w sumie, tak dobra, mi się to, wydaje. Dobra, no, smarujesz mi to teraz, czy? Krem dorzuci tam szef w dobra, reklamowce. Dobra, zarobisz się, no. Dobra, ja ci kartą tu płacę. Dobra, widzę, ale narwany ziomek. Na dwór, do fury, bo mam drobniaki w tym, w samochodzie i tu mu rzucę coś. Okay. Jest jakie drobniaki. Ty mogę? Tak? Hono ci rzuca jakieś drobniaki, co? Nie trzeba, proszę. Chodź do fury, bo dobrą robotę zrobiłeś, dwie dziary miałem, stary, to jest coś mocnego, nie? Wow, a tutaj... Ładuj się do fury, wrzucę się do schopu. Nie trzeba, dobra, naprawdę. Wszyscy, jakieś tam drobniaki ci wrzucę. Jezus, aż się boję, co to za drobniaki mogą być, widzowie. No masz. Dziękuję, 23, tak? Z tego, pewnie, no. Super, dziękuję, zapraszamy ponownie, do widzenia. Dobra, dzięki, trzymaj się. Yo, widzowie, kolejny klient. Harry, weź ten obtusz, bo ja muszę na chwilę do szafy. Tak, słucham, dzień dobry. No jutro chciałem się umówić. Na jutro? Szefie, czy ja mogę umówić na jutro chłopaka? Możesz.
Dobra, na którą godzinę by ci pasowało? No tak po lekcjach 16 chyba. Dobra, a ty do szkoły chodzisz z nami, tak? No tak, to WF mieliśmy razem ostatnio. No tak, no właśnie, skojarzyłem, 16, dobra. Jako ostatnio, żeś przyszedł w ogóle w jednej koszulce, no, ta, zmieniłbyś ten klub. A, nie ma szans, wariacie. Dobra, 16 jutro, tak? Co będziemy dziarać? Masz już pomysł? Chciałem taki banknot na lewej ręce. Dobra, na banknot. Notkarskim. Zapisałem, dobra, to ja cię będę jutro dziarał w takim dobra. Razie. Zapraszam, dziękuję. Dzięki. Cześć. Siema. Szefie, no to co? Chyba koniec roboty, nie? Na dzisiaj. Koniec roboty, ale jak ci może Mason mówił, napiwków nie przyjmujemy, więc. Mam oddać? Tak. Oh, shit. Nie no, żartuję o ty. O Jezus, już miałem 38 dolarów wyjmować z kieszeni. Nie no. Czyli mogę je zachować, super. A... Możesz. A jeśli chodzi o to, co dziś zarobię, to jak to wygląda? Masz. Wow. Dobra robota. Pan pewny jest? 135 dolarów. Na umowie będzie więcej. Super, no, dziękuję bardzo. To się przebieram i zbykam, bo mam jeszcze spotkanie z dziewczyną. Jasne. No to do zobaczenia, do widzenia. No, do zobaczenia. Yo, cześć. Ale dobre. Dzień dobry. Witam, młody człowieku. Jakiś problem, czy można ruszać? A o jakim pojeździe pan się tutaj? O tym motorku. Opłacony jest parkometr. A nie, to spokojnie, proszę jechać, ja tutaj... Tam jędę mi mandat wlepiło, policjant. No. Dobrze, panie władzy, może... Miłego dnia, szerokiej kroki. Dziękuję. Uff, może widzicie? Pan odpuści ten mandat. Proszę pana, proszę się uspokoić. Widzicie, widzowie, jak warto, kurde, o takie rzeczy dbać, bo by był przypał. No dobra, ej. Jadę w takim razie do chaty Jessie na spotkanie z Jessie. Chcę jej pokazać, proszę państwa, wykrywacz różnych metali. Zobaczymy, czy jej się spodoba w ogóle opcja pikniku. Zajadę jeszcze do sklepu na szybciora, kupię potrzebne rzeczy i jedziemy na piknik. Widzowie, mam w plecaku potrzebne rzeczy. Wydałem trochę kasy, mam 469 dolarów, bo byłem jeszcze w sklepie, ale to wszystko po to, żeby wiecie, żeby fajnie spędzić czas na pikniku. Kupiłem jakieś tam jedzenie i tak dalej, więc powinno być naprawdę fajno. Dobra, muszę sobie gdzieś tu motorek zostawić. Jeszcze nie poznałem w ogóle rodziców, nie? Tej Jessie, masakra. Dobra, zostawię tu, może nie będzie przypału. Ale musimy chyba jechać jej motocyklem. O, Harry. Siemano, hey. To twój ulubiony tatuażysta. Siemanko. Co hey, tam? Co tam w robocie? Dobrze, dobrze. Dostałem 30 dolarów na piwku i wiesz co? Wydałem go na fajne rzeczy, bo cię zabieram na piknik. Okej. Okay. Tylko musimy jechać twoim skuterem, co ty na to? Dobra, ja to muszę go wyjąć z garażu. Dobra, sama jesteś w chacie? Tak. Dobra, może ja poprowadzę, co? No jak chcesz, to prowadź. Dobra, let's go. Musimy wyjechać poza miasto. Okej. Okay. Chyba, że dużo zadań domowych jest, bo ja nie wiem w sumie, bo nie było mnie na lekcjach. No, zadane było zadanie było z matematyki. O, a ja akurat z matmy dobry jestem to. A kiedy jakiś sprawdziany? W przyszłym tygodniu miała być. O Jezus. No dobra, a na mecz jutro wpadasz? Na mecz? Wpadam. A chce wpaść twoja siostra na przykład, bo jej mogę bilet załatwić. No, mogę ją spytać. No dobra, jakby, nie wiem, ktoś z twoich znajomych też chciał, to jestem w stanie, bo jak się gra, to masz tam jakąś pulę biletów do wykorzystania. Na pewno moi ziomale pójdą, generalnie, wiesz, będzie dużo no fajnych okay. osób. Okay. O kurde, słuchaj, my tym nie możemy jechać po autostradzie chyba. Nie. No nie, nie, ale spoko, znam drogę inną. Okay. Trzymasz się jeszcze? Trzymam się, czekaj, co to jest? To jest jeleń? No, dzikość, moja droga, tu jest nieźle, ale słuchaj, tu jest dobra polana w sumie. Wiesz, o czym pomyślałem? Że taki, kurczę, piknik z naturą będzie super pomysłem. Mam koc, mam żarcie i mam pewną rzecz, co ci chciałem pokazać, ale to zaraz. Rozłożymy okay. to najpierw, co? Dobra. No i co myślisz? Fajnie, co? No, ładnie przystroiłeś. No, kurde, starałem się, kupiłem owoce, kupiłem, kurde, warzywa, wszystko. Znaczy, warzyw w sumie nie, ale owoców mnóstwo. No. No i wiesz, no można tu siedzieć i siedzieć, ale mam coś jeszcze fajnego. Chcesz zobaczyć? Mogę. Dobra, to czekaj. Co to jest? No czekaj. Widzowie, patrzcie to. Uwaga, pik. Co to jest? To jest wykrywacz metali? Ej, skąd wiedziałeś? Nie no, bo widziałem już to kiedyś na jakichś filmikach na YouTubie. No, jest wykrywacz legitny i już znalazłem mnóstwo rzeczy. Chcesz spróbować? Mogę. To czekaj, to najpierw, najpierw ci pokażę, jak to działa. Patrz, musisz okay. iść i jak o, będzie ci na ekraniku pikać na czerwono, to znaczy, że się zbliżasz do jakiejś rzeczy. Mm-hmm. O, słyszysz, jak pika już teraz? No, słyszę. Zobacz, zbliżamy się. O, i tutaj, według niego coś tu jest. No i mamy takie, kurcze, małe narzędzie i patrz, normalnie możesz wykopać. Czekaj, spróbujemy, zobaczymy, co tu w ogóle było. Widzowie, ciekawe, co tu okay. znajdziemy w takim... Wow! Ej, nie uwierzysz, co znalazłem. Co? Czaisz? Młotek. Widzowie, kurde, młotka się nie spodziewałem. Bez kitu, czaisz? Jaki młotek fajny? Spróbuj teraz ty. Okay.
Tylko tak, no, chwyć go do rąk. Mam. No i teraz co? Widzisz, gdzie ci ekran pokazuje? Widzę. Tak, tu mniej pika. No to drugą stronę. Nie, nie tam. Na czerwono musi. Jak ci pika na zielono, to źle. Aha. Dobra, zobacz. Szukam. Świetnie. Młotek znalazłem w takim miejscu, co jest? Niezły fan, nie? Przyspiesza. Czekaj. Coś mi tak mocno zaczęło pikać tu gdzieś mocniej. Tu gdzieś. Jest tu coś. O. O. Dobra, widzowie, ciekawe co. Telefon! Co? Ej, telefon tu był. Co ty gadasz? Ej, no, pokaż. Telefon, gadam ci. Tak, jak widzowie? Jak to telefon? Ja mam jeden WQ. Położyłam na ziemi. Kurde ty, skąd, skąd on się tu wziął? Czekaj, daj mi. Zobacz, kogo to jest telefon, może trzeba gdzieś zadzwonić? Oddać? Nie, jest wyłączony. Ja pierniczę, jakie tu są zarąbiste rzeczy, ty. Co, zgubił telefon? No, ewidentnie. Kurde. Czekaj, zaraz może uda nam się go, to znaczy w domu go się uda włączyć, ale teraz to... Ja bym jeszcze poszukał, chyba że chcesz siedzieć. To jest, nie, no, to jest niezły fan. No właśnie, to fajny to jest. Czekaj, tu pika znowu. O! Mam. Okay. O tak, jak widzowie. Ile fajnych rzeczy tu. Znowu młotek. Ty, znowu młotek. To są jakieś rolnicze tereny. No właśnie, no w sumie widzisz tu krowę, więc... I ty, ale telefon to mnie rozwalił. No właśnie. Mam dwa telefony, widzowie. Czekaj, teraz ja spróbuję. Szukamy. Dobra, szukaj, ja idę się napić coli, zaraz wracam. Dobra, widzowie, muszę się napić, bo przecież mam potrzeby fizjologiczne na niskim poziomie. Tu tyle jedzenia. E-cola, pyk. Indyka sobie wszemy jeszcze, bo wziąłem z domu przecież tyle tych indyków. Dobra. Gdzie ona tam lata z tym detektorem, what the heck? No i? Ej, powiem ci, że chyba na tym terenie farmy coś jest, bo tak mi pika tam. O, nie, coś gdzieś tu. Dobra. Czekaj. Jest. Coś tu. Jest, czekaj. Tylko co? Czekaj, co to jest? Jakieś odłamki metalu. A, no to... Miedziak? Jakaś miedź? To ja też to właśnie mam dużo i chciałem to w ogóle sprzedać. O, więc... Pięć miedzi? Możesz mi dać te miedzi. Ja dzisiaj się miałem się wybierać właśnie na złomowisko, żeby to sprzedać, to ci... Jak sprzedam, to ci dam część kasy. Nie musisz dać. Niezła randka. Co? Co ci się nie podoba? No, podoba mi się właśnie. Jest oryginalnie. Lepiej tak niż siedzieć w jakiejś restauracji. Dawaj tam na ten piknik już walić ten wykrywacz. Czekaj, wiesz co, Justyna? Teraz może faktycznie można podbić temat tego Williama. Ej, ale serio, mówię ci, musimy kiedyś odwiedzić ten park sekwoi, gdzie są te największe drzewa na świecie. To jest w ogóle... Ja się jaram drzewami. Nie wiem, drzewa mnie jarają. Ej, no, szczególnie takie wysokie. Tak, nie, takie w Japonii, takie różowe. No. Takie fajne. To jest dobry temat. W ogóle, w sumie, kiedy jeszcze miałam dobry kontakt z ojcem, mówił mi, że kiedyś mieszkał w domku na drzewie, ale... Jak to mieszkał? Mówił, że mieszkał na drzewie, ale wydaje się, że jakieś bajki mi wciskają, że mieszkał na drzewie. To brzmi trochę absurdalnie, ale może za dzieciaka mieszkał na drzewie. Nie wiem. Śmieszne. Także, może, nie wiem. Mówią mi, że mieszkał w domu na drzewie, może, nie wiem, rodzice zbudowali mu domek na drzewie. Pewnie tak. O, mama mnie dzwoni. Mama? No, muszę się zawijać. Serio? Co ty masz za paznokcie takie długie? What the heck? No, tipsy są zrobieni, widziałeś wcześniej? Ej, what the heck? Co to jest? Ej, za długie one są. Jak ty możesz normalnie telefon obsługiwać nimi? No, normalnie. Nie da się. Da się przyzwyczaić. What the heck? Przecież byś mnie poderżnęła, byś mi gardło. Czyli co, masz się zawijać? No to ja składam to wszystko do plecaka. Dobra. No dobra. No to co, czas się zawinąć. No, dzięki. Podobało ci się, czy nie? No podobało mi się i fajny ten wykraż metalu był. Mówiłem ci, że to jest dobra kmina. O, a, widzowie. Tak. Hug. Tradycyjnie. Przytulas. Tradycyjnie. Trzeba zmienić te tradycje. He. No. Papa, pomyśl o tym, okej? Okay? Okej. Okay. Ty, a widziałeś w ogóle jaki sprzęt miał Ash? Jaki? To znaczy, Ash? To był sprzęt Asha. Kojarzysz Asha, nie? Nie wiem, który to. No. Ale lekkie modyfikacje zaszły i teraz ja prowadzę ten jego pojazd. I co ciekawe, mam kartę nawet na to. Ładny masz kolor tego motoru, bo mam taki pomarańczowy. No, on też siedzi, fajny, nie? No. Ale jest jednoosobowy, więc jest niebezpieczny, więc się nie przewiozę. Okej, okay. No, to nie zabij się. No, jak się zabiję, to dam znać. Na razie. Okej. Okay. Dobra, widzowie. Szybka akcja. Znaczy szybka akcja. To trwało kilka godzin tutaj, ale szybka akcja teraz ze złomowiskiem. Ja mam mnóstwo śmieci, elektrośmieci, też jakiś telefon mam w ogóle. I moi drodzy, mnóstwo metalu. Zobaczymy, czy w ogóle da się to sprzedać. Bo jeśli da się, to jest dobry sposób, żeby moi drodzy troszkę podrobić siana, nie? Ej, muszę uważać. Jedziemy na złomowisko. Widzowie, pojechałem totalnie okrężną drogą. Dobra, tu jest są światła, jakbym zrobił tak, a tu i tak podjeżdżam blisko. Okej, okay, czy w ogóle ktoś jest w stanie, moi drodzy? Tu są gruzy do sprzedania chyba, o kurde.
Dobra, zapytam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mogę tu rozmawiać, jakimś pracownikiem złomowiska? My jesteśmy pracownikami, ale tak ogólnie to przełożony jest w biurze swoim. Dobrze, chciałem sprzedać trochę metalu, miedzi i aluminium. To do szefa, my nie wyceniamy, to do szefa. Dobra, pytanie mam, bo tam jakieś samochody widzę, to są gruzy na sprzedaż? No tak. Nie. Nie, no to tam to są na sprzedaż, co ty gadasz, dzisiu? A o co ci chodzi? No. A ile taki gruz na przykład? No ten jeden to tak myślę, nie wiem, z 2000. Nie, no ten czerwony to tak $600 myślę, byśmy puścili, no. To jest gruz straszny. Tam nic nie działa, klima nie działa, nic nie działa. Tak, ten tak. Nic. No dobra, tak się orientuję tylko, kiedyś będę na kupni. Czyli co, gdzie mam iść, żeby sprzedać to, co mam? Trzeba było objawiać dookoła, bo tam jest inne wejście. Jest a, ja wiem, kiedyś tutaj z ojcem byłem, raz oddawaliśmy pralkę. Dobra, to chyba wiem gdzie. Możemy cię zaprowadzić. Wie pan co? To pójdziemy z panem. Dam se radę, panowie, dziękuję. Dobra, no. Tak, do widzenia. Dobra. Widzowie. Ej, $600 za taką furę? Ja tu się chyba, kurde, muszę zakręcić. Jakby Clinton nie da lepszej ceny, to trzeba będzie to ogarnąć. To jest naprawdę dobra cena. Ej, nie ubrałem kasku. Przypał trochę, ale wiem mniej więcej, gdzie tu jest wjazd z drugiej strony. Pary już tutaj bywał. O kurde, dobra, pytanie, czy od której strony tu jest wjazd? Tu? Wydaje mi się, że to tu gdzieś, nie? Jezu, ile sprzętów, ile gruzów w ogóle. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek będzie chciał kupić to ode mnie. Nie wiem, czy dobrze trafiłem. Może mnie nie odstrzelą. Ciekawa sprawa. Ej, kamera mi się już przegrzewa, więc jakbym co chwilę znikał, to wybaczcie, ale to po prostu przez to, że już jest lipa z kamerą. Dzień dobry. O, dzień dobry. Witam, ja mam troszeczkę złomu, proszę pana. O, to super. Dokładnie mam tak, 14 takich kawałeczków miedzi i 18 kawałeczków z żelaza. O, i pytanie, czy coś on to jest warte. No i mam łom, na przykład dwa łomy mam na sprzedaż, proszę pana. No na pewno, bym musiał zerknąć tutaj w notatniczek mój, no to... i powiedzieć panu cenę mniej więcej, tak? No to by było super, bo no, nie ukrywam, że to ciężkie w plecaku jest, wie pan. No wiem. Sekundkę. Dobrze, okej. Okay. Widzowie, sprzedam se, kurde, złom. Normalnie wszędzie można sprzedać jakieś rzeczy, a złom wykorzystają ponownie na pewno, więc pożyteczne, przyjemne z pożytecznym. Ogólnie to tak, zorientowałem się, żelazo. $3 za jedną taką sztukę, taka zwykła taka sztuczka. Kurde, tak, dużo. Miedź to droższe jest to. 10 dolków, taka porządna. No i łomik to standardowo tam $6. To łomiki sobie zostawię, proszę pana. Mam dobrze, 14 jasne. Kawałków miedzi, czyli to by było $140? Tak. Wow, to się opyla naprawdę. I 18 mam kawałków żelaza, proszę pana. To tam ile za $3 było? Tak, za $3. To 54, tak? Czyli łącznie 194 według moich obliczeń. Jestem dobry z matmy, musi mi pan zaufać. Zaufam. Widzowie. Ja nie za bardzo. Tutaj położyłem, pan se zerknie jeszcze na to. Aha. No, to jakby się dało, to chętnie bym przygarnął, kurde, nie ukrywam, że trochę się napociłem szukając tego, wie pan. No tak, na pewno, bo to ciężkie. No, widzowie, jakbym tak tyle dostał. Dobra, już ci sypam. Ile tam? 194? Tak. Hej, kurde, skup złomu, to jest opłacalny biznes, widzowie. $600 kosztuje auto, a ja tyle za kawałki złomu dostałem. Musiałeś tak dźwigać to, co trzymaj tam. 6 dolków ode mnie. Ja pierniczę, widzowie, ja dzisiaj się obłowiłem. Obłowiłem się, Max. Super, dziękuję bardzo, to będę w takim razie, wie pan, chyba złomiarzem, tak jak pan. Moja krew, tak, dokładnie. Wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia. Ej, co jest, widzowie, zarobiłem 200 za takie gówno elementy. Miedź jest droższa jeszcze, no nieźle. Powiem szczerze, dzisiaj turbo dobry dzień finansowy. O, padła mi kamera, bo mi się przegrzał aparat. $669 na moim koncie, kurde, nie chwalę się, ale już mam powoli na długi, tylko trzeba martwić się o Chrisa, że nigdzie nie ma Chrisa, bo normalnie już bym go mógł spłacić, tylko gdzie ten chłop się podział? Czekajcie, ktoś dzwoni do mnie. Tak, słucham. Hejka, słuchaj, bo mam sprawę. Niezapisany mam numer. Stary, mam najlepszy dzień życia. Zarobiłem $200 dzisiaj i generalnie wcześniej jeszcze zarobiłem siano. Mam 600 na koncie, czaisz? Brawo, kurde. Nieźle, ale potrzebuję twojej pomocy, wiesz? Co się dzieje? Bo muszę się spotkać z tatą i, że tak powiem, po prostu nie chcę tego robić samemu, bo ostatnio ma jakieś dziwne humory i wolę po prostu w towarzystwie kogoś bliskiego. Ale to proszę cię. Ale co się dzieje, stary? Potrzebuję po prostu, żebyś ze mną pojechał do mnie do domu, załatwić jedną rzecz. No dobra, ale to brzmi... Mogę na ciebie liczyć? No tak, brzmi to poważnie, stary. Gdzie się spotkamy? A gdzie jesteś? Podjadę po ciebie. Ja mam motocykl, wiesz? Mam motor Asha, więc ja przyjadę na chód. To wpadnij na chód, dobra. Dobra, na razie. Okej. Co jest, widzowie? Kurde, nie powinienem tędy jechać. To jest bardzo niepokojące. Spotkanie z ojcem, a Matiego? What the heck, to będzie gruba akcja. Ciekawe, kto tutaj dzisiaj na chudzie jest. Jesteś w furze? Tak. Widzisz, jak wygląda motocykl?
motocykl Asha? Widzę, fajny bardzo. Dobra, czekaj. Schowałeś go, czy co? Tak, schowam go, poczekaj. Nikt go widzowie nam nie zabrał. To oczywiście klasyczne miejsce parkingowe. Kask też tu muszę zostawić. O co chodzi, stary? No, bo mam mały problem po prostu. Muszę pojechać do swojego domu i pozabierać kilka rzeczy. Ale co, ty się wyprowadzasz z domu, czy co? Wiesz co, już dawno się tak naprawdę wyprowadziłem, ale no. Mój ojciec cały czas liczy na to, że wrócę. Okej. Okay. No ale ja czemu chcesz ze mną jechać? Ale bo czemu stary, bo ja nie chcę samemu. On się po prostu często lubi na mnie odpalić bez powodu, a mam takie wrażenie, że przy tobie czuję się jakoś raźniej, nie wiem dlaczego, ale jakoś... Dzięki, stary, to tak miłe. Czuję po prostu. To miłe, no dobra, no tylko jak się odpali na mnie i na ciebie, to co? Na pewno się na ciebie nie odpali, na pewno stanę w twojej obronie, jakby coś było nie tak. No dobra, no. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale co chcesz mu powiedzieć, że się tak obawiasz? Znaczy, no zależy po prostu, co on powie i co zrobi. Okej. Okay. No dobra, stary, a daleko będziemy jechać? No nie, to jest Mission Road. Znaczy Mission Road, przepraszam, Mirror Park. Okej. Okay. Niedaleko domu Jesse chyba. O, proszę. Dzisiaj w ogóle wiesz, co znaleźliśmy? Telefon no. Komórkowy, człowieku, wykrywaczem metalu. Jak? No tak, no w ziemi. Skąd ty masz wykrywać metalu? Od ojca Krixa. Co, od Krystiana? No. O Jezu. Stary, wiesz jaki to jest bajer zarąbisty? No właśnie słyszałem, z tego co, ten telefon stary, przynajmniej no, działający czy nie? Muszę, no nie, nie działa, ale no stary, no to i tak jest jakieś znalezisko, młotek i znalazłem. Ty za to wszystko ile dostałeś kasy? A, dostałem za sam złom, zgadnij ile, 200 ponad. To? No, to jest słupi biznes, wszystko jest w ziemi. Matka Ziemia, stary, schowała przed nami metale i... Gość, ty się obławiasz w pieniądzach, po prostu wychodząc z domu, chodząc po trawniku, o co chodzi? No, zarąbiste, nie? Yo, ale zazdroszczę, fajnie. Mogę cię zabrać kiedyś na łowy. No z chęcią, stary, jeżeli to jest taki zarobek, no to ich jeł. Daleko mamy jeszcze, stary? No nie, to jest tu po prawej, wiesz, widać na górce. Ten dom? No. Kurde, stary, wygląda to poważnie. Znaczy, no, pieniądze po prostu zostały po tym, jak... Twój ojciec kiedyś, ma stary własnego ochroniarza? No, tylko chyba dzisiaj właśnie zaspał. Taki, on się tam nazywał Józef, czy coś takiego. Otworzył cię. What the heck? Nie, mam klucz. A. Znaczy pilot, że tak powiem. Co jest, stary? Jak to wygląda? No, no fajnie, miałem. Człowieku, przecież to by się... To lotnisko jest. No, tak, jeszcze tu gdzieś Porsche powinno stać, ale nie wiem, gdzie jest. Chyba nie wiedziałem, że ty masz pojechał. Takiego bogatego ojca. Dobra, chodź, wejdziemy. Chyba ich nie ma w domu, wiesz? Okej. Okay. Nie ma ich na razie w domu, więc chodź, tylko się wprowadzę, pokażę sobie jak. Dobra. Yo, widzowie, co to jest za chata? Serio, to jest dom Antona. Jeśli tak, to naprawdę przerąbana winda. Co jest, człowieku? No, tu mamy... Znaczy, no tak, no mamy jadalnię, kuchnię. What? Salon. Nigdy nie byłem w takim domu. I nawet mamy zegar z wieży zegarowej, z kościoła jakiegoś. Co ty gadasz? No, stary, jest ogromny. Ja nie wiem, co ja ci mam powiedzieć, no. Jeszcze mi zaraz powiesz, że tu masz jakieś boisko, kurde, do tenisa albo coś, co? Znaczy, no... Myślę, że mogę ci pokazać, jak chcesz. To jest łazienka? To jest większe niż... łazienkę. Niż chata Chrisa, stary. Basen. Widzowie, i on siedzi na chudzie z nami. Niesamowite. Coś musi tu być nie tak. Jest jeszcze drugi tutaj pokój, ale no to chyba też była łazienka. Zresztą ja no nie przybywam tutaj za długo. Ja pierniczę, człowieku. Niesamowite. Jaki basen no, to taki? Jest... Co? No tak. Basen jest ogromny tam, widać przez okno. Louis Vuitton? Co, jakieś różne... What? Teraz. Skąd ty, stary, jest... przecież... To jest sypialnia mojego dziadka, tylko nie wiem, gdzie jest dziadek. Dziadka? Masz dziadka? Stary, szacun, ja nawet nie wiem, gdzie jest mój dziadek. On się Richard nazywał, więc... Okej. Okay. Yo, ale teraz likuje, widzowie, Mati tutaj życie Antona i Richarda, ale widok. Wow, stary, jaki to jest widok. Znaczy na miasto szczerze średnie, bo ta ulica taka dziwna przed nami, ale no. No co ty dobra, gadasz? Chodź zobaczysz górę, a później zejdziemy na dół, bo na dole jest coś, co ci się na pewno spodoba. Ale no to na dawaj, końcu. No to dawaj, chodź. Stary, widzowie, na górze jest? Pokażę ci sypialnię jeszcze właśnie Antona i sypialnię moją było. Kogo? To no, mojego taty, Antona. A czemu ty tak nie mówisz mu tata, tylko Anton? Bo... No już kiedyś mówiłem, że po prostu się wstydzę tego nazwiska. Dobra, i w ogóle tych osób. Wiesz, sypialnia to jest moja sypialnia. Aha, to twoje. Ale tutaj widzę, że zostawili jakieś biżuterię, ale to na pewno wszystko nie moje, to ubrania też. Ja pierniczę. Stary, i ty jesteś z nami na chudzie? To co? To jest łazienka jakaś. On ci nie daje ani grosza? Że ty jesteś taką BM-ką? Proponował mi to kilka razy, ale ja nie chcę po prostu, bo uważam, że nie zasłużyłem na to, ani on na to nie zasłużył i nie powinien w ogóle tym dysponować. To jest coś, co po prostu dostał od swojego brata. Stary, czy ty jesteś pewny, że ty mi to pokazujesz? Tak, stary. Ja nie wiem, ja tu pewnie jestem ostatni raz w swoim życiu w tym domu. What the
Tak, człowieku, co ty mi pokazałeś przed chwilą? Nie, spokojnie, to one wszystkie akurat już są bez jakby... No, no on nie umie ich używać, no kiedyś umiał, ale jak widzowie, ile pieniędzy tam było, czy wy to widzicie? Wyobraź sobie, że kiedyś siedział w więzieniu. Twój ojciec? Tak. Co, był jakimś gangsterem, czy co? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Nie lubię go. Aż tak, żeby rozmawiać o tym. Tu masz taki arcade room, żeby się pobawić, tam zazwyczaj jest nasz... Znaczy, no barman tu zazwyczaj dzień stanie. Dobry. What the heck? Sługo bilardo. Paranoja. Mówi, co to znaczy. Nie gadaj. No wejdź, zobacz. Nie gadaj. To akurat ulubione miejsce w moim domu. Znaczy, no w tym domu, moje ulubione. Czekaj, tu? Naprawdę, stary, prywatne kino w chacie? I ty na chudzie z nami się zadajesz? Co ty w ogóle? Człowieku? Co, w odróżnieniu od moich, jakby, no, rodziców i mojej rodziny wybrałem znajomych, a nie pieniądze. Nie no, stary, dlatego szacun. Nie bardzo mam ochotę tutaj siedzieć. Szacun w ciągu. Kolejne jakieś luksusowe kible, dobra, ale dobra, stary, ja już mam dosyć jego tych żona. Luksusów. Dobra, chodź, musimy przejść do petardy. Jak to zobaczysz, to będziesz w szoku. No chodź. O czym ty mówisz? Widzowie, jest tu rozpierdziel na maksa, ale się Anton urządził z Richardem. Pamiętasz, ale jak dobrze się podjarałem, że Paul miał siłownię w domu? No. Patrz tu. Siłka, a po prawej twoje ukochane Nemesis. Nie. Boisko do kosza, no. Nie, człowieku. Ja pierniczę. Przecież tutaj... Mati, ty byś mógł być chłopiec kozakiem NBA! Jakbyś trenował sobie tutaj, co no, jest? Nie, jakbyś chciał się ubyć. Ej, widzowie, co jest grane? What the heck, co ten Anton ma w domu? On ma tu sero boisko. Jeszcze z Kobim zdjęcie, nie, no nie wierzę w to, stary. Mocno wczuł. No jest źle, nie? Ale powiem ci, że... What the heck. Ale widzowie, słyszycie, co Mati mówi? Takie są luksusy, a chłopiec nieszczęśliwy w tym bogactwie. Masakra, nie? Co tu musi być? Chociaż zobaczysz sobie basen i nie wiem, która jest godzina, ale powoli powinien niedługo zaraz wracać, więc ja musimy się szykować, no też na małą konfrontację. Stary, ja się boję, żeby ten twój ojciec mnie nie zabił. Nie, bój się. Wyzdrowiał z tego, mam nadzieję. Patrzcie, widzowie, jakie miejsce. Masz tu taras, mnóstwo alkoholi. Jakbyś chciał spróbować kiedyś. Jak to chata wygląda? Wziąć. Nie chcę prowadzić, jaki stary. What? Nie, pamiętam, no... jak kiedyś, no jak, no z 5 lat temu, jak jeszcze, oj, jak 5 lat temu, jak byłem tutaj z tato, to przez ten teleskop pamiętam, każdego wieczoru patrzyliśmy w gwiazdy. Szukaliśmy tych wszystkich takich, wiesz, gwiazdozbiorów różnych, właśnie jakieś wielkie niedźwiedzicy, czy jakieś inne rzeczy, pamiętam tak do teraz. Stary. Najlepsze chwile, kiedy jeszcze pieniądze nie uderzyły mu do głowy. Czyli mówisz, że go hajs zmienił? Nie, tylko hajs. Boże, wszystkie widzowie. Luksusy, po prostu przejmę na nie władzę. Wow, brzmi to trochę przerażająco, stary. Widzowie, aż się boję, nie? Zobaczyć tego Antona. Ktoś przyjechał, stary. No, podjechał, no Jezu. Widzowie, zaraz zobaczymy Antona. Jeszcze przemalował to Porsche, Boże, jakie brzydkie. Idzie, what the heck. Porsche jeździ nieźle. Ja pierniczę. Stary, to mnie przedstaw jakoś ładnie, nie wiem jak się zachować nawet mam. Hej. Dzień dobry. Wow. Co tu się dzieje? Mati, wytłumacz mi, po co kolegę zaprosiłeś do domu? Przyszedłem zabrać kilka rzeczy i no przyjechałem z nim, bo to mój przyjaciel. Dzień dobry, jestem Harry. Okej, ale po jakie rzeczy ty przyjechałeś? Przepraszam bardzo, chciałbym, wiesz... Rzeczy z pokoju. Chciałem swoje zabrać, bo niektóre, jak pamiętasz, zostawiłem. I powiedziałeś, że mogę sobie przyjechać w wolnej chwili i je zabrać. A kiedy zamierzasz wrócić? Pewnie się to nie zdziwi, ale nigdy. Powiedziałem ci, że się wstydzę tego nazwiska, wstydzę się całej tej rodziny i mam już 20 lat i mam zamiar zmienić to nazwisko. Co jest? Co zamierzasz do cholery jasnej zrobić? Mam zamiar po prostu zmienić to nazwisko. Słuchaj, naprawdę nie chcę się teraz denerwować do ciebie, okej? Okay? Po prostu... porozmawiamy, jak będziemy sami, okej? Okay? I teraz nie. Słuchaj. Ale ja już podjąłem decyzję, wiesz, że mógłbyś jestem pełnoletni. Mieć... Chłopaku, mógłbyś mieć wszystko tutaj. Marnujesz takie szanse, jakie niewiele osób na świecie ma. Rozumiesz to? Posłuchaj mnie. To akurat prawda też, widzowie. To, że... Wolisz szlajać się po jakichś cholera zawszonych dzielnicach, naprawdę, niż coś w życiu osiągnąć i zadbać o chociażby edukację, o to, żeby coś zrobić ze sobą pożytecznego, niż tylko do cholery jasnej się bujać z jakimiś... No nie, on nas też pocisnął teraz. Wiesz co, wyobraź sobie, że ja nie chcę mieć w życiu możliwości. To, że je miałem, to na pewno nie dzięki tobie. To dlatego, że
twój brat, twój własny brat, za którego nawet nie ręczyłeś wstawić się, jak go aresztowali. Nie pamiętasz już tego pewnie, co? Ale ja to dobrze pamiętam, twoje dzieciństwo pieprzone pamiętam. To przez ciebie go zawinęli, bo nie chciałeś się nawet za nim wstawić. Pomagał ci całe życie. Człowiek, on cię wypuścił z więzienia. Zrobił wszystko, żebyś stamtąd wyszedł. Zadbał o to, żebyś wyzdrowiał ze śmiertelnej choroby. I co? Udało mu się. A ty teraz żerujesz na jego sukcesie. Na chuj te wszystkie możliwości, skoro nie mam normalnej rodziny. Wypierdalaj z mojego domu, nigdy nie chcę ci już więcej widzieć. Z wzajemnością. Co tu się pociąło? O kurde. Przepraszam, ja nie wiem co powiedzieć naprawdę. Ja też już zmykam. No ja powinienem przeprosić za niego. I że byłeś świadkiem tego, czego byłeś świadkiem. Zachowam to dla siebie, proszę pana, i jakby nie ma tematu, dobrze? Przypomnij mi swoje imię? Harry jestem. Jest. Za dużo tego wszystkiego. Idź już. What? Co za dużo tego wszystkiego, widzowie? Co to miało znaczyć? What the heck? Ale mam zryty beret na maksa. Siadaj. O stary, mocny. Nawet nie chcę o tym gadać, nie pytaj się nawet, bo to jest żart jakiś. Stary, chodź może do mnie na chatę, zagramy na konsoli, co? Chyba jedyne wyjście. Dawaj, zagramy w fifkę. Widzowie, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. To, co się wydarzyło, zinterpretujcie na swój sposób. Jest rozwalona głowa moja po tym, co usłyszałem. Mocno. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie za dwa dni. A my jedziemy z Matym grać na PlayStation. Elo.